przyrodyjka, dziś o kunie historyjka. Kunę bardzo trudno sfilmować w czasie dnia, bo to jest zwierzę nocne, ale jest pewien wyjątek. Kuna chętnie poluje na ptaki. Postanowiłem zaczaić się nad takim żuliskiem. Żulisko to jest miejsce, gdzie wypływa woda i tam przylatują ptaki, żeby się napić i czasami coś zjeść. Zostawiłem jedną kamerę w żulisku, a drugą kawałek dalej, tam gdzie już jest więcej wody, to może do wodopoju przyjdą jakieś zwierzęta i w ten sposób coś sfilmuję. Czekam, przyleciały kosy. Przyleciały strzyżyki. Przyleciała sójka. Tyle ptaków, a kuny jak nie było, tak nie ma. Lecz po chwili zobaczyłem coś brązowego, takiego, ojej, myślę sobie, kuna. Włączam kamerę, a tu bach wyskakuje wiewiórka i biegnie przed kamerę i w lewo i w prawo patrzy, przeskoczyła przez żulisko i wskoczyła na drzewo. Ojej, pewnie nic nie sfilmuję, myślę sobie, ale siedzę i czekam. Po chwili słyszę coś, gałąź pękła i górą biegną jelenie. I to biegną wprost do wodopoju. Szybko przełączam kamerę, włączam nagrywanie w tej kamerze, gdzie jest koło wodopoju i widzę, że już są tam dwa jelenie, które szaleją. I to tak szaleją, jak jeszcze nigdy nie widziałem. Skaczą, gonią się, przepełnia je radość. Radość z wiosny, że już odchodzi zima, że za chwilę będzie świeża trawa, będzie coraz cieplej, no, że się sezon polowań skończył. No i w ten sposób nie udało mi się sfilmować kuny, ale za to sfilmowałem niezwykłą scenę z jeleniami. No i wychodzę z czatowni, zbieram się, patrzę, a na pieńku przed pierwszą kamerą siedzi kuna. Szybko przełączam, włączam nagrywanie, w panice ręce mi się trzęsą. Kamera wystartowała w momencie, kiedy kuna skoczyła i pobiegła przez żurlisko i krzaki, gdzieś schowała się dalej. I choć przez chwilę udało mi się sfilmować kunę. Podpatrujcie przyrodę, znajdziecie przygodę. Opowiadał Marcin Koszyński.